Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC Autor, przed wami specjal halloweenowy. Gramy we FNAF-a 1 i mam nadzieję, że w dwójkę, albo też trójkę. W czwórkę nikt mi jest, musi się grać. Krótko mówiąc, ja jestem straszną pizdą, jeśli chodzi o granie w horrory i pomyślałem, że najlepszym sposobem na świętowanie Halloween dzisiaj będzie właśnie granie w horrory. I najlepszą grą, moim zdaniem osobistym, żeby zagrać tak raz, żeby się zesrać i tyle, jest FNAF. Krótko mówiąc, także okej, zaczniemy sobie nową grę. Grałem to wcześniej i uwaga, moi drodzy, to jest rewolucja. Jest to wersja na Xboxa, w sensie na Xboxie, na Game Passie. Ten czteropak, który wyszedł właśnie. Więc zaczynamy pierwszą noc. Wszystko jest w ogóle inaczej w tym. Nie wiem, czy wszystko będzie w ogóle inaczej jak niż wersja na przykład Steamowa. Halloween, siemanko. Okej, okay, co my mamy, jak i gdzie i co? You can shut the fuck up. Są światełka w ogóle, wszystko. Halloweenowo, fajnie. O, możemy go wyciszyć. Okej, okay, super. Także, bo widzę, że FNAF-a każdy zna. FNAF to jest oczywiście klasyk klasyków. Fajnie, że mamy tą dynię halloweenową. Nosek działa w tej wersji? Działa, okej, okay, już miałem mówić, że nie działa. Okej, okay. Cyk, 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 cyk. Wszystko działa jakoś tak wolniej, bo mi się tak pobiegnie wydaje. Okej, okay, na razie się nic nie dzieje, to jest pierwsza noc oczywiście. Taktyka na FNAF-a oczywiście była taka, że mamy się pilnować. Mamy uważać, żeby nic za mnie do pokoju nie weszło. Naszego ofisu. I musimy uważać na miśki i na Foxiego, który jest tutaj. Right, także siedzimy, czekamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak mam w chorobie? Słuchawki mam głośno, właśnie tutaj podgłośniłem słuchawki. Jeżeli coś mi wypierdoli na twarz, to będzie grubo. Będzie grubo, ale na szczęście na razie nic się nie dzieje. Halo? Nic się nie dzieje. I tak, gram w horror z zapalonym światłem. Proszę mnie nie oceniać. Znaczy, horror, symulator jumpscare'ów, można powiedzieć naprawdę, tak? Dosłownie opisując FNAF-a, to jest symulator jumpscare'ów, a moim zdaniem najlepsze strachy to są jumpscare. Horrory aktualnie, te nowe, które są, to są słabe z powodów takich, że najczęściej jak są jumpscare, to człowiek wie, kiedy ten jumpscare będzie. Po prostu się wie. Druga w nocy. I druga w nocy jest teraz. Mogę to udowodnić nawet, patrzcie. Tutaj, druga w nocy jest aktualnie. 31 października. Widzicie, że nie oszukuję. Dim 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 dim. Oh shit. Oh shit. I'm scared. O, Boniego nie ma. Gdzie jest Bonnie? Bonnie jest w piątce. Cześć. I'm so scared. Już? Mogę spojrzeć? Bonnie? Bonnie jest 2A. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Trzeba się pilnować, bo on tu może podejść. O nie. O nie. Każdy, kto gra w horrory nałogowo i je zna i lubi, to ja się śmieję ze mnie, ale fuck you! Ja się boję horrorów, strasznie. Filmy oglądać lubię, bo filmy, mówię, to są... O, chick też nie ma. Oh god. Oh god. Oh god. To się nie działo wcześniej. To się nie działo w wersji streamowej. Oh god. Oh god. Nie wiem, czy powiedziałem, ale w filmach się wie się, co się stanie to naprawdę, w większości. Filmy to nie... Jest symulator horrorów! You can fuck off! Filmy to nie są symulatory horrorów. Gdzie jest chicka? Nie widzę chicki. Chica jest, okej, okay, tutaj. No, bo niego tu nie ma, ale czy Bonnie jest dalej tu? Bonnie jest dalej tu. Can you fuck off? Okej, okay, Bonnie niech tam sobie siedzi. Nie zużywamy aż tak dużo energii. 55%, a już dawno wybiera trzecie, jest okej. Okay. You can... You can fuck off, mister. You can fuck off. I don't need you, shit. Bonnie dalej nie lubi bardzo, z tego co widzę. No ale... Chyba, że cały czas Foxiego, bo Foxy też się może ruszyć. A jak Foxy się ruszy, to musimy go już bacznie obserwować. Niech mi... O, potężna chica za drzwiami. Oh shit, okej. Okay. Okej, okay. Poczekajmy. No spokojnie, jest piąta, 29% baterii. Jest super. Jest dobrze. Nic się nie dzieje. Tylko spokój nas uratuje. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale gada dużo w horrorach. To taki jestem. Chica postanowiła się popatrzeć na mnie. Bardzo lubi mnie ponoć. No, you can fuck off too. Ty się wyciłaś tu, Bonnie się wycił tu. Super. Jesteśmy czyści. Yay! Success! Jesus. 60 gamer score za przetrwanie pierwszej nocy. Are you mad? O, już od razu. Jesus Christ, okej. Okay. No, druga, co się dzieje?
Foxy może być teraz. Powinien być. Bo w trójce wychodzi Freddy. Co to jest? Spadaj. Ja nie gram w horror na co dzień. Ja cię boję, bo nie lubię jumpscare'em dostać na rej. Nie widzę po niego. Totalnie nigdzie. This is bad. This is bad. No bo nie jest tutaj, to kurczak się musiał ruszyć tutaj. Oczywiście to jest cika, to wiem. Chyba powiedziałem nawet wcześniej. Mówię kurak, bo to jest kawał kuraka, który sobie zabić. W ogóle teoretyka była taka, że patrzymy sobie leciutko światła. Od 1 do 2 oczywiście. Patrzymy sobie leciutko światła. I... patrzymy cały czas 1C. Czyli podnosimy, jak nie ma Foxy'ego, to spoko dajemy na dół. Krótko mówiąc. Taka była taktyka. I taktyki na późniejsze noce też są takie. I żeby nie było, to, że ja... to, że ja grałem w to wcześniej... długo... nie znaczy, że się nie boję. Bo się boję. To jest taka drobna właśnie różnica, moi panowie. I panie oczywiście. Nie będę grał innych części w tym odcinku. A zainstalowałem wszystkie cztery. Nie. Ja pogram sobie jedynkę. Będzie okej. Okay. Miejmy nadzieję, że się wystraszę, żeby ten film miał jakikolwiek kontekst halloweenowy. Na razie nie ma żadnego. Pamiętam bugi, gdzie ludzie byli kompletnie calm, no nie? Że o, już go nie ma. Spoko, mogę sobie, wiecie, mogę... Co to był za dźwięk? Mogę na spokojnie sobie kamerę, wiecie, podnieść i otworzyć drzwi i w ogóle wszystko super. No i się okazuje, że BUM! I on jest. Ja robię jumpscare'a, bo się gaz bugowało. Piękna sprawa. Okej, okay, Chica i Bonnie, takie mam to nocy, nie chcę mi się spać. Okej, to nic się nie dzieje, nikogo nie ma. Nudy na budy. Wcale się nie boję. A i to... O tym właśnie mówiłem, nie było go. Nie było go. Dzięki, tak, dostałem jumpscare'a, thank you very much. No. No. I nie jest muzyka w menu tutaj, ale... Fuck me. Nie ma opcji, drugi raz tego nie robię, naprawdę. Na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał ten film i że będziecie na pewno obserwować ten kanał więcej i dłużej. Czekajcie.